Suzuki też daje radę tutaj. Dawaj, nagram cię. Czekaj! Poczekaj! Zniosło cię? Dobra, jedź. No. No delikatnie. No. Idę powoli. No i do tyłu. Tam jest wybicie! Thank you.
Cezar, jedź. No jedź. No jedź, bo czeka. No, no jedź, on specjalnie dla ciebie tam stoi. Jedź. Poszło. Ale jest co robić na tej górce, ci powiem. No. Wyzwanie, no. Sam bym nie wjechał. Dzięki, Jerry. Trochę potrenować tego trawersowania. Jest obawa. A gdzie ma raz? Tam pojechali? A. Tomek. Ciężko was rozpoznać, wiesz, Maras? Widzisz? To niedaleko spadło jabłko. No. Po budowie to samo, tylko mówię, kurde, inny motocykl. Ogon naprawiony? No, połatał. Połatał? Jest. Może być. Może być. Kurwa, śrubki mi się podkręcały, Maciej. Naklej ją zrób. Maras. Tą podjechałem. Tą tu. Tą tu pod górkę i tam do góry. Do tego leja. Udało się. No, byłeś raz tak zabawny, ale drugi raz wyszedł. Co? Raz się zagrzebałeś. Tam nie. No, nie, no, bo wjechałem, bo chciałem jechać, myślałem, że tam jest wyjazd, a trzeba w prawo. To się nie zagrzebałem, tylko źle pojechałem. Jak Maciek? Dobrze? Ja pierwszy raz jestem odniesiony. No wiem, no. To wtedy ja byłem i ty byłeś, a potem już nie jeździłeś. Co się stało? Czekajcie, dajcie chwilę.
Na co spadłeś? Na nogę. Na nogę. Mocno? Spadł czy do przygniotu? Nie, kładnie. Kładnie przygniot? Zdejmij go. Ochraniacze masz? Nie, muszą być ludzie rozstawieni, jak takie coś się robi, bo to nie są żarty, nie? Chodzi się. Ochraniacz do ochraniacz spadłeś? Nie. Możesz ruszać rączkami, synuś? Co? Rączkami możesz ruszać? Co ci boli? Tu noga. A bo tu spadłeś? No on tam się spłynął tak. Ochraniacze. Ja mówię. Muszą być ochraniacze. Masz ochraniacze, nie? Masz? Mam. Ale tu nie ma. Ale to nic, no tu nikt nie ma. No to dobrze. Wszystko dobrze? A jak to się stało? Bo ja nie widziałem. Tutaj on nie podjechał i po prostu nie wiem, czy... Do tyłu już była duża prędkość. O. Musisz przed nim hamować. No hamowałem. Czasami przed nim nie wystarczy, otóż. No. Ja też tak się sprawdzam. Podniesiesz się? I tutaj już potem go pochyliło bokiem, no i już... Mhm. Ale żyjesz? Żyjesz. To wstajemy? Pomacham. Kład bokiem stoi. Też bym dzisiaj wyrżnął. Przy zjeździe do przodu, wiesz, wyrwało mi z rąk. Nie wiem, jak to się stało. Możesz wstać? No mi nie boli, bo ja jakby... A, ty z tego wjechałeś, tu cię stunęło. I aż tak zleciał, no. Kuba. No. A ja odskoczyłem i potem wylądowałem tu. A, dobrze, że cię nie przygniótł, nie? No. Masz radę jechać? No, ale lekko mnie uderzył. Uderzył cię lekko? Co się od niego. Do tej nie rób, tej nie rób, tą przełożę. No, tam jeszcze trzeba zakręcić, dużo mocy trzeba mieć. Odważny jesteś, chciałeś. Nie odskoczył, tylko tak próbował się nogą zapalić. Tak. A. Idziemy dalej. Pierwsza gleba. Pierwsza gleba. Dobrze, że cię nie nakrył. Skakuj, no. Skakuj. To jaka gleba? I to jaka? Ja nie widziałem. Rolka. Rolka. Rolkę miałeś. Jerry widział wszystko. No dwie rolki, jakie zaliczył. No, ja tylko widziałem, że Kuba tu zlatuje, nie? I mówię, dobra, jest szybko, kurde, trzeba jechać. Kuba dawno fikoł, a pod dwie rolki. Ale fikoł był. Kład zrezygnował. Nie, on się zalał, wiesz, bo jak wiesz. A on się przekoziołkował i spadł na ten, na koła. Nie, nie wiem, czy już na koła spadł? No, rolkę zrobił? Rolka by na dwie. Dwie rolki zrobił i stanął. Spróbuj odpalić. Spróbuj odpalić. No to stupił mocno. Na staniu? Bez. Żyje. Kuba żyje, kład żyje. Rób sobie tamte. Tam są proste. Ten to trudno musiał wymyśleć, nie? Pierwsza rolka! Mówię mu, tamte niech sobie robi. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.